Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Michał Śmielak. Pomruk. Czyta Mikołaj Bańdo. W upiory lud górski wierzy mocno, a w Sanockiem od upiorów, tak mężczyzn jak i kobiet, żadne sioło nie jest wolne. Oskar Kolberg. Prolog 1. W zimny poranek ciężko jest rozstać się z ciepłą kołdrą, ale jeszcze ciężej z życiem. Wiceminister Jan Drozdowski przeżył to pierwsze rozstanie jakąś godzinę temu, a teraz oczekiwał na drugie, zatem nie był w zbyt dobrym nastroju. Było cholernie zimno, tak jak potrafi być tylko wiosenne poranki oszukujące ludzi majową datą w kalendarzu. Pierwsze promienie wschodzącego słońca odbijały się w tafli jeziora, jeśli tylko udało im się znaleźć trochę miejsca w snującej się niską gle. Urokliwie ponad miarę malarze mogli dziś czerpać garściami natchnienie do swych obrazów. Hełmoński byłby w niebo Wiceminister Drozdowski nie był. Nie mógł zresztą obecnie cieszyć się chwilą, nie dane mu było zmrużyć oczu pieszczonych przez słońce, nie docierał do niego śpiew ptaków, które od wczesnego świtu rozpoczęły swój koncert. Nie mógł, gdyż jego głowa znajdowała się pod wodą i to bynajmniej nie na własne życzenie. Drozdowski widział tylko mętną, zieloną wodę i rozpaczliwie walczył o oddech. Za wszelką cenę chciał zaczerpnąć powietrza, w czym przeszkadzała mu umięśniona ręka niejakiego darka po prostu darka, bo ochroniarze znanych osób najczęściej mają tylko imiona. A nie wręczają wizytówek i nie snują opowieści przy ognisku, aby inni mogli się o nich czegoś dowiedzieć. W pewnym momencie ochroniarz chwycił nieszczęsną ofiarę za włosy i wyciągnął na powierzchnię. Drozdowski jednocześnie pluł, parskał, klął i łapał oddech. Janek, no co ty? odezwał się jego przyjaciel Staszek Stadnicki, siedzący na fotelu wędkarskim i wpatrujący się z uwagą w wędki i uwieszone przy żyłkach ping -pongi. Sygnalizujące branie. Karpia płoszysz. Przepraszam, Stasiu, odpowiedział wiceminister, gdy już nieco uspokoił mu się oddech, ale mnie tu kurwa mordują, topią. Oj, tam od razu mordują. Kto tu mówi o morderstwie? Po prostu rozmawiamy. To jest rozmowa? Zawsze najlepiej gadało nam się na rybach, powiedział Stadnicki zapalając fajkę. Ile to już lat jeździmy? Ile to będzie? A z pięćdziesiąt, odpowiedział Drozdowski. Zaczynaliśmy za szczeniaka. No tak, z pięćdziesiąt. Człowiek nie umiał haczyka zawiązać, robaki kopaliśmy za chałupą. No i widzisz, Janek, takie piękne wspomnienia. Pięćdziesiąt lat znajomości i wszystko psów w dupę. Stasiu, ale ja. Janek! Przerwał mu Stadnicki, odwracając wzrok od wędek i wpatrując się uważnie w przyjaciela. Nie pierdol. W tym momencie wiceminister Drozdowski uświadomił sobie, że Stadnicki nie żartuje. Klął niezwykle rzadko, prawie nigdy, a jeśli do tego dochodziło, to musiała być poważna sprawa. Ktoś, jak zakładam, wiesz kto, mówił powoli Stadnicki, chce mnie zabić. Wynajęto człowieka, niby specjalistę takiego co to na amerykańskich filmach lata z karabinem snajperskim i strzela ofiarom w łeb no to powiedz mi kto dlaczego i kogo wynajął co tu będziemy marzli śniadanie we dworze czeka jajeczka kawusia tak jak lubisz a jak nie wiem jak nie powiem to co mi zrobisz stadnicki dość wymownie popatrzył na przyjaciela ten zbladł Spojrzał trwożliwie na Darka, który stał, trzymając go za kark jak szczeniaka. Staszek, nie możesz. Tak nie można, zaprotestował Drozdowski. Ja jestem do kurwy nędzy ministrem tego jebanego kraju. Ministra nie topi się jak psa. Będą pytania, będzie dochodzenie, telewizja i gazety, wszystko będzie. Prokuratura dobierze ci się do dupy. Za duże to dla ciebie. Ty się zastanów. Po pierwsze, to jesteś wiceministrem, odpowiedział spokojnie Stadnicki, pykając fajki. Chuj ze złamaną nogą o tobie nie wspomni, dla ludzi jesteś nikim. Byłeś na rybach, wypadłeś z łódki. Tragedia. Będzie msza z dziwiszem, potem może jakaś kampania społeczna, może z tym ryśkiem z klanu, lubię gościa. Po drugie, zakładasz od razu, że cię utopię? Czyli nie powiesz? To oświeć mnie przynajmniej, o co w tym wszystkim chodzi. Nie powiem, bo ja nic nie wiem. Staszek, jak Boga, nie wiem. Wiceminister łkał, gdzieś czmychnęły resztki odwagi. Nic, a nic. Plotki tylko, takie z korytarza sejmowego. Lubię plotki, odpowiedział Stadnicki. A ty, Darek, lubisz plotki? Ochroniarz pokiwał twierdząco głową. Widzisz? Darek też lubi. Ale wiesz, czego nie znosi? Nie wiem. Zimna. Więc nie testujmy jego cierpliwości. Mów, co wiesz. Drozdowski przełknął ślinę, spojrzał na Darka, który nie wyglądał na zmarzlucha raczej na gościa, który jest w stanie samodzielnie i bez użycia broni zamordować niedźwiedzia polarnego. Ludzie gadają zaczął wiceminister No. Na przykład ostatnio dużo się mówi, że za mocno stoisz w tym wszystkim, że rośniesz w siłę, a jednocześnie wszystko widzisz po staremu. Dla ciebie czarne jest czarne, a białe jest białe, że może trzeba by kogoś od szarości. Takie pieprzenie, jak to zawsze przy wódzie albo na polowaniu. Ale żeby ktoś chciał zabijać, to nic nie słyszałem. Wiedzą przecież, że to Ty mnie na ten stołek wsadziłeś, że ja jestem chrzestny Krzysia, że jesteśmy blisko. Staszek, opamiętaj się, dzięki tobie mam wszystko. Obiecywałeś, że na premiera pójdę przy następnych wyborach. Nie srałbym tam, gdzie jem, Staszek, no... No i widzisz, Janek, tu wylądowaliśmy. Nad tym jeziorem. Stadnicki pyknął z fajki i wokoło rozszedł się zapach wiśniowego tytoniu. Znamy się jak łyse konie. Ja zawsze wolałem pieniądze, ty władzę. Ale obydwaj ceniliśmy honor i przyjaźń. Ja zbudowałem swoją pozycję przez pieniądze, zbudowałem też twoją, a ty teraz to wszystko obracasz w niwecz. Przecież wiesz, że ja bezpodstawnie, bez dowodów to nawet synowi klapsa bym nie dał. Wiesz? Drozdowski milczał. Wiedział. Wiesz. No to po jaką cholerę bym cię tu męczył? Ja po prostu wiem, mam dowody. Darku, pokaż mu. Ochroniarz puścił Drozdowskiego i wyjął z kieszeni bojówek tablet i kilkoma ruchami uruchomił film. Drozdowski nawet nie patrzył, tylko słuchał. Myślał, ba, był pewien, że ta rozmowa nie może być nagrana, a jednak, w jego własnym domu, przy biurku należącym podobno swego czasu do Tadeusza Kościuszki, rozmawiał z Franciszkiem Potkańskim, premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Już wszystko załatwione tłumaczył na filmie Podkański z wyraźną ulgą w głosie. Zajmą się stadnickim i to jeszcze w tym roku, szybciej niż później. I nie martw się, nie jesteś w tym sam. Dziesięć osób się zrzuciło na fachowca, więc wina rozkłada się porówno. Jeden będzie krył drugiego. Dalej Drozdowski się zgadzał, nawet podsuwał dogodne terminy i miejsca. Podkański snuł teorię, jak to będzie po robocie, kto przejmie stery i na jaki stołek wskoczy. Darek spauzował film. Na ekranie było wyraźnie widać uśmiechniętego Drozdowskiego. — Jak widać na załączonym obrazku — mówił Stadnicki, wpadrując się w tafle jeziora — jest zrzuta na fachowca. — Trafnie ujęte. — Cytuję. — Żeby usadzić Stadnickiego. — No, nie mów mi, że tu chodzi o prezent na moje urodziny, a rozmawiacie tak, żebym się nie zorientował w niespodziance. Drozdowski milczał. Nie powiesz. No i dobrze. Bardziej od zdrady nienawidzę tylko kłamstwa. Franek to organizuje, odezwał się cicho Drozdowski. Boi się ciebie. Potkański? Przecież to ja go posadziłem na stołku. Stadnicki się zdziwił. Właśnie. Skoro możesz zdecydować, kto w tym kraju będzie premierem, to znaczy, że coś jest nie tak. Za mocny jesteś. Sam powiedziałeś, że zbudowałeś swoją pozycję na majątku. Masz w kieszeni połowę kraju, jesteś jak ten meksykański baron narkotykowy, Pablo Escobar. I to się ludziom nie podoba. Wiedzą, że masz na nich teczki z bezpieki. Chcą to po prostu ukrócić, zaorać. Stadnicki już wiedział, że Drozdowski postanowił wszystko powiedzieć. Znał przyjaciela. Musiało mu to strasznie ciążyć na duszy. Pewnie nie mógł spać, a teraz zdawał sobie sprawę, że tylko szczerość daje mu jakieś nikłe nadzieje na ratunek. Ale Franek nie chciał być w tym sam, kontynuował wiceminister. Nie chcę, żeby mieli na niego haka. Wciąga sporo ludzi. Większość tych zależnych od ciebie właśnie, mówił szybko wiceminister, plując drobinkami wody. Zaczynał szczękać zębami z zimna lub ze strachu. I ciebie też wciągnął rzucił ze smutkiem Stadnicki. I mnie też, odpowiedział niemniej smętnie Drozdowski. I ciebie. Powiedział, że ze mną czy beze mnie i tak się tobą zajmą. Jak pomogę, idę w górę, jak nie, to mogę się pakować. Nie martw się, nie pozwolę, żeby którykolwiek z nich cię skrzywdził. No i mnie. Drozdowski się uśmiechnął i już miał podziękować, gdy mocna ręka Darka złapała go za kark i wpakowała znowu pod wodę. Stanisław Stadnicki wstał z krzesełka i spojrzał ze skrzywioną miną na tafle jeziora. Jak tak dalej pójdzie, to przekarmimy te karpie. Nie dziwota, że nie chcą brać. Darku, jak posprzątasz, to przyjdź do dworu. Śniadanko zjemy, obydwaj zmarzliśmy. Ochroniarz skinął głową. Dwa. Gdyby nie lecące od rana w radiu optymistyczne prognozy pogody, Stanisław Stadnicki pomyślałby, że nadciąga burza. Dobiegający z za lasu miarowy huk narastał, w końcu przerodził się w ciągły odgłos silnika helikoptera w barwach Rzeczypospolitej Polskiej, którym na urodzinowe przyjęcie gospodarza przybywał premier Franciszek Potkański. Maszyna wyłoniła się z za drzew i spokojnie opadła na lądowisko. Pilot nie miał z tym żadnego problemu, znał ten teren bardzo dobrze, bywał tu niemal co miesiąc. Dobre wychowanie nakazało wyjść i powitać tak zacnego gościa, ale stadnicki miał to generalnie w dupie, szczególnie po porannym incydencie ze swoim świętej pamięci przyjacielem. Jako solenizant, obchodzący dziś sześćdziesiąte urodziny, mógł sobie pozwolić na pewne uchybienia od protokołu. Stał więc w oknie i patrzył. Jak premier w towarzystwie swojego ochroniarza podąża w kierunku dworku, mógł tradycyjnie wysłać po niego meleksa, ale czas uprzejmości się skończył. Ten człowiek chce go zabić. Dla kogoś takiego nie potrafił być uprzejmy, nawet sztucznie, aby zachować pozory. Tymczasem premier dotarł do drzwi i wszedł do środka. Stadnicki wyszedł do niego i podał mu rękę. Spojrzał w oczy tej gnidy, ale nie dojrzał w nich nawet cienia zmieszania, strachu czy zdenerwowania. No tak, prawdziwy polityk. Kłamstwo i dwulicowość ubrane w drogi garnitur. Witaj, Staszku, powitał go premier. Jestem przed czasem i będę mógł zostać do późna. Bardzo mnie to cieszy, odpowiedział Stadnicki. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że dopóki podkański będzie gościł na jego przyjęciu, nie dojdzie do żadnego zamachu. Nie może zdarzyć się sytuacja, aby ktokolwiek umarł na przyjęciu urodzinowym z takim doborem gości. Śledczy musieliby wszystkich przesłuchać, sprawa zrobiłaby się medialna, po co to komu? Prędzej dojadą go jak Pershinga, na parkingu pod stokiem lub hotelem, gdy akurat cała umoczona w zamach dziewiątka będzie miała doskonałe alibi. Karol jest? Zapytał premier, mając na myśli młodszego syna gospodarza. Nie, tradycyjnie postanowił mnie zignorować. Przejdzie mu. Do sali powitalnej wbiegła roześmiana młoda dziewczyna i przyskoczyła do stadnickiego, całując go głośno w policzek. Cześć, tatko, zawołała radośnie. Cześć, wujek! Uścisnęła podkańskiego, ten podniósł ją lekko do góry, niczym piórko. Paśka, zawołał premier. Chociaż ty dla ojca jesteś pociechą. Jak tam na studiach? Wrocław ci się podoba? Jest piękny. Dziewczyna roześmiała się całą sobą. Stadnicki popatrzył na nią i niemal widział ten brud zdrady, jaki przylepił się do niej w trakcie powitania z premierem. Zmykaj Smyczku. rzucił z uśmiechem, aby córka jak najkrócej przebywała przy tym bydlaku. Tak jest, ojcze. odpowiedziała z powagą, dygnęła uroczo i wybiegła na zewnątrz. Nazywał ją pieszczotliwie Smyczkiem, bo w wieku sześciu lat zażyczyła sobie nauki gry na skrzypcach, po czym na pierwszej lekcji uderzyła swojego nauczyciela, gdy ten podniósł na nią głos. – Tatuś, jebnęłam go Smyczkiem, ale lekko – oznajmiła z dumą w głosie, zapytana o swój wybryk. Rozczuliła go tak mocno, że śmiał się z tego cały dzień. No i od tej pory nie zwracał się do niej inaczej jak Smyczku – było to ich zawołanie i nikt inny nie mógł sobie na nie pozwolić, o czym boleśnie przekonał się Darek, który raz nazwał tak osiemnastoletnią wówczas basie. Lata treningu sztuk walki nie uchroniły go przed szybkim policzkiem wymierzonym przez wściekłą dziewczynę. Prowadź na salony, powiedział Potkański, wyrywając go ze wspomnień. Znasz drogę, Wskazał premierowi drzwi prowadzące do ogrodu, który dzisiejszego dnia został zamieniony na wielką salę balową. Prezent! Potkański klepnął się w czoło, jak człowiek, który nagle sobie przypomniał imię dawnej sympatii sprzed lat. Pozwolenie na budowę tego hotelu na Mazurach w obszarze Natura 2000. Wręczył mu tekturową teczkę z logo kancelarii prezesa Rady Ministrów. Postaw tam sobie zamek czy coś. Należy ci się. — Szuja — pomyślał Stadnicki, z trudem zmuszając się do cienia uśmiechu. — Dziękuję — odpowiedział, odbierając z rąk premiera prezent. — Na zdrowie — rzucił Podkański. — A tak przy okazji, to nie wiesz, gdzie jest Janek Drozdowski? Od rana nie można się do niego dodzwonić. — Słyszałem, że miał wyskoczyć na ryby. — Ten to jest wariat — premier się zaśmiał. Nic tylko kija moczyć. Trzeba go zrobić chyba tym od rybołówstwa. Potkański odwrócił się i ruszył w stronę ogrodu, a Stadnicki odprowadził go wzrokiem. 3. Wystawne przyjęcie uświetniał jeden z najlepszych zespołów w Polsce. Autorzy jakichś radiowych hitów, których Stadnicki nie znał, jednak kosztowali tyle co nowy samochód. W każdej piosence padały słowa kocham, żałuję i często u. Zatem musieli być na topie. Do tego najlepsze jedzenie, najdroższe alkohole, najznamienitsi goście, największy tort. Stadnicki spoglądał na celebrytów, aktorów, dziennikarzy, polityków i cały ten wzajemnie napędzający się świat. Dziś wspólnie piją, jedzą, część wciągnie działkę, wycierając sobie na wzajem nosy. Będą się klepać po plecach, a najmłodsze okazy w stawie chętnie rozłożą nogi przed tymi, którzy mogą je pociągnąć w górę. Jutro rano spotkają się w Sejmie, Senacie, rozgłośniach radiowych i telewizjach śniadaniowych i będą skakać sobie do gardeł. Tłuszcza musi mieć wrażenie, że im zależy na czymkolwiek innym niż własne koryto. Jebnięci biedacy, popierdoleni bogacze. Coś struty jesteś, Staszku. Z rozmyślań wyrwał go Krzysiek Krapski, szef Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie łam się. Sześćdziesiątka to dopiero początek. To nie to. machnął ręką. Źle się czujesz? Zmęczony jestem. Chyba czas iść na emeryturę. Ty? Krapski spojrzał na niego autentycznie zdziwiony. Co ty kurwa, Lewandowski jesteś? My nie przechodzimy na emerytury, daj spokój. Może złamiemy tradycję. Staszku, jesteśmy elitą tego kraju. Nasz jeden telefon do odpowiedniej osoby może zmienić bieg historii, skład rządu, PKB i w chuj innych rzeczy. I co niby będziesz robił? Zmęczony jestem, odpowiedział Stadnicki. Rozumiem. Krabski dopił drinka. Mój wujek to miał. Pierdolnął wszystko i pojechał w Bieszczady. Alpaki zaczął hodować. To takie gówno, większe od psa, puchate, niegroźne. Rozkręcił biznes, Bahory zaczęły do niego zjeżdżać na spacery z tą menażerią, zaczęła się kasa robić. Potem otworzył kolejny biznes z alpakami w Pieninach, po pół roku w Zakopanem, Bielsku, Szklarskiej Porębie, Karpaczu, no i po dwóch latach znowu kręci małą fortuną, a każda alpaka w tym kraju należy do niego. Jak ktoś chce wejść w biznes z tym wełnianym bydłem, to wujaszek natychmiast nasyła na niego WCB. Co? WCB. Wypierdalaj chuju z biznesu. Staszek, my to mamy we krwi. Nie znosimy stagnacji, konkurencji, zwierzchników. Jesteśmy pierdolonymi rekinami, a rekin nie może nagle powiedzieć: Aj chuj, znudziło mi się, przestaję polować. Zdechnie. Czy jestem rekinem? zapytał retorycznie, zastanawiając się, czy jego rozmówca też jest w spisku. W końcu opłacił kilka lokalnych związków, żeby głosowały właśnie na niego podczas wyborów nowego prezesa. Staszek, zaczynałeś od sprzedaży magnetowidów z materaca na rynku, a dzisiaj ile masz firm? Ani jednej, uśmiechnął się. Aj, no wiesz o co chodzi. Pewnie jesteś pierwszy w nieformalnym rankingu najbogatszych ludzi. I co? Rzucisz to, co budowałeś ponad trzydzieści lat? Gdyby to było takie proste. Powiedział Stadnicki i po prostu odwrócił się od działacza, po czym poszedł w stronę wyłączonej z części imprezowej prawej strony parku. Specjalnie nie patrzył na boki, z nikim nie nawiązywał kontaktu wzrokowego. Mijał ministrów, aktorów, muzyków, gangsterów, biskupów. Wszyscy się znali, rozmawiali, ubijali interesy. Każdy, kto tylko coś znaczył w tym kraju, był tu dziś obecny. Muzyka powoli cichła. Kolorowe światła traciły na intensywności, pochłaniała go czerni nocy, rozpraszana tylko delikatną poświatą lamp zamontowanych przy alejkach. Żwir chrzęścił pod butami, dobiegały go odgłosy ptactwa, zaraz powinien usłyszeć szum płynącej przez posiadłość niewielkiej rzeczki. Musiał sobie wszystko przemyśleć. Może to był dobry moment, aby sobie odpuścić? Zamiast uderzyć w spiskowców, lepiej wrócić na przyjęcie i poinformować zebranych, że oto nastał koniec pewnej epoki. Przechodzi na emeryturę, a całe swoje imperium przekazuje w ręce właśnie kogo? Krzysztofa? Najstarszego syna, który miał go gdzieś? Karola, który się do niego nie odzywał? Basi, która studiowała we Wrocławiu medycynę i marzyła, aby zostać lekarzem w jakimś zarobaczonym afrykańskim szpitalu? Jeśli nawet to zrobi, to mu odpuszczą? Zbliżał się do rzeczki i zauważył, że na drewnianym mostku zbudowanym na wzór tego z obrazu Kloda Moneta, ktoś stoi oparty o balustradę i bali papierosa. Podszedł bliżej, specjalnie głośno chrzęszcząc z żwirem. To była jego córka, która chyba też go rozpoznała, bo szybko wrzuciła papierosa do wody. Smeczku zapytał, choć przecież doskonale wiedział, że to ona. Tak, ojcze? Odpowiedziała zgodnie z ich intymną tradycją. Źle się bawisz, rzucił szybko, żeby od razu ją uświadomić, że nie zamierza czynić wyrzutów opalenie. Była dorosła, miała 21 lat i większą część roku spędzała poza domem. Przepraszam, wiem, że to twoje święto, ale już mi głowa pęka od tego jazgotu. Ja też mam dość. Najchętniej to bym rozgonił to całe towarzystwo. Możemy to zrobić, co? zaproponowała. Ja zacznę tam biec z rozerwaną bluzką i rozpuszczonymi włosami, krzycząc w niebo głosy, żeby mnie ratowano, a ty zaraz za mną z jakąś siekierą drąc się, stój wywłoko. Po pierwsze, Smyczku, nikt w to nie uwierzy. Wszyscy wiedzą, jak bardzo cię kocham. Po drugie, tam zbyt dużo osób ma broń. Zaraz by nam się zaczęła strzelanina, jak w kiepskim westernie. Ale plan niezły. Pochwalam. Niezły, bo wspólny. Wyciągnęła w jego kierunku rękę, przybili piątkę. Jesteś szczęśliwa, Smyczku? rzucił, nie patrząc jej w oczy. Właśnie chciałam o tym z tobą porozmawiać. Coś się stało? zapytał ze zdenerwowaniem w głosie. Nie, nic z tych rzeczy. To znaczy w sumie tak. Znaczy, tatuś, czy to, o co pytasz, moje szczęście. Jest dla ciebie ważne? Najważniejsze. Ale tak szczerze, dopytywała. Tak, nawet jak coś nabroiłaś, to wiesz, że możesz mi o tym powiedzieć. I jeśli powiem coś, co jest dla mnie ważne i mnie uszczęśliwia, ale tak bezgranicznie, ale może nie do końca się wszystkim podobać, to zrozumiesz? Zrozumiem. Zapadła na chwilę cisza. Stadnicki czuł, że córka zbiera się na odwagę, by powiedzieć mu o czymś ważnym. Była w ciąży? Nie, nie paliłaby. Była rozsądną dziewczyną. Chciała rzucić studia i ruszyć w świat z jakimś artystą. No cóż, będzie musiał przydzielić im dyskretnego ochroniarza. Z daleka dał się słyszeć równy łoskot przebijający się nad skocznymi rytmami muzyki. Startował helikopter Podkańskiego. Wujek już odlatuje. Dziewczyna się zdziwiła. Miał zostać do rana. Pies mu mordelizał. Odburknął stadnicki, patrząc w stronę cichnącego już odgłosu odlatującej maszyny. Powiedz mi lepiej, co szczególnego wydarzyło się w twoim życiu, że obawiasz się swego staruszka. Basia głęboko westchnęła, odwróciła się w jego stronę i złapała go za dłonie. Zakochałam się, powiedziała. A jej uśmiech, dobrze widoczny w świetle stojącej obok mostku latarni, był tak szeroki i szczery, że kochający ojciec już wiedział, że to szczęście wypełniało ją bezgranicznie. Basia, ten jego najukochańszy smyczek, uśmiechała się i cokolwiek za chwilę powie, nawet jeśli utonęła w uczuciu do jakiegoś menta czy swojego profesora z uczelni, wszystko zniesie. Dlatego uśmiechu i szczęścia, które aż z niej kipiało. Nagle jego córka pochyliła głowę w lewą stronę, tak mocno, że prawie dotknęła nią ramienia, jakby była główną bohaterką jakiegoś horroru. Twarz stadnickiego spryskało coś mokrego. Odruchowo zamknął oczy, a gdy je otworzył, Basia wysuwała mu się z rąk i padała na mostek z oderwaną połową głowy. Wtedy dobiegł go wyraźny pomruk odległego wystrzału. Dzień pierwszy. Środa 2 czerwca 2021 roku. 1. Stadnicki spojrzał w górę, w ledwie widoczne skrawki porannego nieba prześwitujące przez zielone listowie. Czy szum liści i delikatnie kołyszące się czubki buków faktycznie świadczą o obecności lasowika, ducha puszczy, który tańczy z szumem w koronach drzew w odwiecznym rytuale ochraniającym puszczę? Jeśli przybyłeś tu, by wyrządzić krzywdę któremuś z jej mieszkańców, czeka cię z jego rąk okrutna śmierć. Według podań przed przekroczeniem granicy lasu mogłeś przekupić go serem i jajami. Wtedy będzie łaskawy. Pozwoli ci spokojnie przejść przez swoje królestwo, skorzystać z dobrodziejstw darów lasu. Stadnicki nie bał się słowiańskiego demona. Czuł się tu bezpiecznie w cieniu starych drzew z cichym chrzęstem ściółki pod stopami, z chłodnym i czystym powietrzem dookoła. Wyszedł z za zakrętu ścieżki i zobaczył dokładnie tak jak każdego dnia, radośnie płynący potok, będący pewnie zalążkiem jakiejś potężnej rzeki. Tutaj był tak mały, że w upalne dni można go było nawet przeskoczyć. Stanowił żelazny punkt na trasie codziennego spaceru, w którym mógł napić się wody tak zimnej, że aż kłuła w zęby. Kolejne miejsce, mające pewnie kilka milionów lat, niezmienne, bo niebudzące zainteresowania u ludzi. Dziewczyna leżała na brzegu potoku, psując letnią zieleń lasu pomarańczowymi butami, czerwonymi spodynkami i niebieską bluzą. Głowa, zanurzona w lodowatym strumieniu, nie pozwalała ocenić wieku ani urody, jednak była potwierdzeniem zabranego jej życia. Leżała na brzuchu z rozłożonymi rękami. Tak, jakby za chwilę miała zaczerpnąć ożywczej wody ze strumienia, przetrzeć spocony kark, złapać oddech i ruszyć dalej na szlak. Jednak jej wycieczka dobiegła końca. Podszedł nieco bliżej trupa, kucnął przy brzegu strumienia, zatrzeszczało mu w stawach i stęknął z wysiłku. Starość nieradość. Wyjął ze swojego plecaka aluminiową butelkę i napełnił ją zimną wodą, nie spuszczając oczu z martwej dziewczyny. Jakby miała nagle wstać. Wzburzony przez niego nurt poruszył czarnymi włosami, które posłuszne wartkiemu biegowi górskiego potoczku zafalowały nieśmiało. Wstał, upił łyk wody, zakręcił butelkę i spojrzał na ciało. Czekał jednak dziewczyna się nie podniosła, aby łapczywie złapać powietrze. Ani drgnęła. Trupy tak mają. Wiedział to, aż nazbyt dobrze. Obszedł delikatnie ciało dookoła, sprawdzając, czy nie zostawia śladów. Nie było widać krwi, narzędzia zbrodni, żadnego świadectwa makabry, która przerwała jej wycieczkę w bieszczady. Zwyczajna młoda dziewczyna, prosty górski potok, kolejny letni dzień. Schował manierkę do siatkowej kieszeni plecaka, odwrócił się i poszedł w swoją stronę, tak jak każdego dnia. Jednak lasowik nie był dla niego łaskawy. No, ale dla niej nie miał litości za grosz. Dwa. Rutyna. To ona pozwalała mu nie zwariować, związać rozbity umysł codziennymi, prostymi czynnościami, niczym zardzewiałym drutem. Rano trzeba było otworzyć oczy, wyjąć z szafy pistolet, przyłożyć do głowy, nie pociągnąć jednak za spust i stwierdzić, że nadal jest się tchórzem. Potem wstać, umyć się i zjeść śniadanie. Kolejnym punktem była wycieczka po lesie, wizyta w sklepie u Czarta, mrukliwie wyrecytowana lista zakupów, po powrocie do domu obiad ze słoika, popołudniowe prace koło chałupy, kolacja, pół litra wódki, przyłożenie pistoletu do głowy, tchórzostwo i wreszcie sen. W środy, a dziś właśnie była środa, przypadała wizyta Waldemara Jaroszka, dzielnicowego mającego pod opieką wieś, ale też i jej mieszkańca, Wspólnie oglądali stare filmy sensacyjne na wideo, mało mówiąc i pijąc wódkę. W czwartki chodził do Moniki Kani, która była weterynarzem i pomagał przy stajniach i gospodarstwie. W piątki odwiedzał starą Zofię Grochową, której starość powoli wysysała siły. Babka w podziękowaniu zapraszała go w niedzielę na najprawdziwszy rosół. Czasem także w piątki przychodził Stefan Ragany, aby wspólnie spożyć trochę drogiej whisky i wypalić cygaro. Sobota to dzień obtłukiwania worka bokserskiego zawieszonego w stodole Mariana Polewika. Poniedziałki i wtorki miał tylko dla siebie. A to i tak dwa dni za dużo jak dla kogoś, kto miał mocne postanowienie zakończenia swojego życia. Dziś rutynę zakłócił trup dziewczyny z głową wciśniętą w zimne wody strumienia. Jednak jej nie przerwał. Stadnicki poczłapał do sklepu i kupił chleb, kiełbasę i fasolkę po brytońsku w słoiku. Wódka nie była potrzebna. Dzisiejszy gość przyniesie swoją. W domu odgrzał fasolkę, potem porąbał trochę drewna, wypił piwo, siedząc na schodach drewnianej chałupy. Góry nigdzie się nie wybierały, jak każdego dnia wpatrywały się w niego, jakby znały wszystkie grzechy starego człowieka, występki przeciw życiu i mieniu. Było tego sporo. Nawet odwieczne bieszczady mogły mieć problem z zapamiętaniem wszystkiego. 3 Ile ludzi na świecie tyle rodzajów otwierania furtki, stwierdził w myślach Stadnicki. Monia wchodziła dynamicznie, niemal zawsze trzaskając i traktując furtkę jak mury, które trzeba zdobyć, zatykając na nich flagę. Waldek Jaroszek spokojnie, jak spodziewany i wyczekiwany gość, Stefan Ragany natomiast wchodził jak do siebie z werwą, ale delikatnie, zaraz za furtką opierając rower o ogrodzenie. Stadnicki spojrzał na niego nieco zaskoczony, bo przecież dziś nie był jego dzień. Chociaż ten wariat lubił czasem wpaść z nienacka na chwilkę, robiąc sobie przerwę w rowerowych wycieczkach. Jeszcze trzy lata temu Ragany ważył ponad 120 kg i śmiał się rubasznie podczas suto zakrapianych posiadówek, że na wakacje będzie musiał wyrobić swojemu brzuszysku osobny paszport, bo nie przepuszczą ich przez granicę. A potem był zawał. Lekarz... Jego stary kumpel od podstawówki powiedział mu bez ogródek. Masz 60 lat i 60 kilo nadwagi. Zdechniesz jeszcze przed końcem roku, a mamy wrzesień. Widziałeś kiedyś staruszka grubasa? Zostając przy temacie liczb. Obecnie ważył 70 kilo, jeździł dziennie na rowerze po 50 kilometrów i co drugi dzień biegał 20. Hedonistycznym przyjemnością folgował raz w tygodniu wspólnie ze Stadnickim. Nie mógł pić dużo, za to fundował sobie najlepsze gatunki alkoholi i smakował po malutkiej szklaneczce. Aby zająć czymś umysł, zaczął prowadzić bloga poświęconego świętym katolickim, chyba na złość żonie, która do kościoła nie chodziła. Efekt uboczny tej pasji był taki, że zasypywał znajomych ciekawostkami na temat życia i śmierci wyniesionych na ołtarze świętych. Szanowna małżonka zwykła nazywać to raczej wiedzą zbędną. Stanisław, krzyknął Ragany, opierając rower o ogrodzenie. Krynico rozkoszy mych, furtko ujść pokus diabelskich, kładko roztropności, falochronie rozpusty. Miałeś nie pić beze mnie, odpowiedział Stadnicki, podając mu rękę. Ani kropelki, jak mi święta Madonna del Gisallo, patronka rowerzystów, świadkiem. Zjeżdżasz już do bazy? Tak. Nie wiem, czy odwiedzę cię w tym tygodniu. Nasza butelka igni będzie pewnie wyła z tęsknoty, ale moja szanowna małżonka planuje wyjście do kina na jakąś filmową ucztę z Karolakiem czy innym Adamczykiem w roli głównej. Podobno film jest tak śmieszny, że można iść na niego na trzeźwo, co w przypadku polskiego kina jest czynem szalenie odważnym. Kłamią. Stadnicki wskazał gościowi miejsce na tarasie, zajęli leżaki. Stefan nalał sobie wody z banka stojącego na stole. Pewnie, że kłamią. Wszystko przez marketing i wprowadzanie klienta w błąd. Wyobraź sobie, jak zostałem niecnie oszukany, nie dalej jak wczoraj. Otóż zajeżdżam do restauracji, która reklamuje się sloganem Kuchnia jak u mamy. Wiesz... Moja szanowna rodzicielka oddała się pod opiekę niebieską 10 lat temu, więc postanowiłem sobie odświeżyć doznania. Dostałem cudowny rosół, aromat rozlewał się po okolicy z siłą halnego. domowy makaron miękki w punkt. Każdy Italianiec zacmokałby z uznaniem, rycząc al dente. Wszystko tak dobre, że pewnie kucharka podczas gotowania modliła się do świętego Wawrzyńca, patrona kucharzy, co jest o tyle ciekawe, że ten zacny chrześcijanin dokonał żywota na ruszcie. Co to za logika, że skoro go ugrillowano, to niech patronuje kucharzom. Święty Mikołaj patronuje prostytutkom, a nie umarł w trakcie seksu. Kompletny brak konsekwencji. O czym ja to? O rosole. A, tak, rosł. Potem był schabowy, z kością. Gruby jak ja swego czasu, a nie cienki, że widać przez niego tarnice. Marynowany w mleku i cebuli, solidnie oproszony grubo mielonym pieprzem, w prawdziwej półce i smażony na smalcu, rumiane niczym wybiegane dziecię, jak Bóg przykazał. Święty Wawrzyniec byłby dumny i ze swego rusztu ślepewnie uśmiechy tej kucharce, jestem tego pewien. Wychodząc, podziękowałem kelnerom. Zostawiłem suty na piwek, jednak wystawiłem im jedną gwiazdkę w opinii. Zakończył swą opowieść nieco smutnym głosem Ragany. Poróżnęli na rachunku? Zapytał Stadnicki. Stanisławie. Ragany z dezaprobatą pokręcił głową. Niczego nie rozumiesz. Oni urągają wszelkim zasadom rzetelnej reklamy. Przez co pewnie święty Bernardyn ze Sieny, patron tej zacnej sztuki, grzmi z niebios. Powinni się reklamować najlepsza kuchnia w Lesku. Ale nie kuchnia jak u mamy. Mama gorzej gotowała? Bo nie rozumiem. Stasiu, jeśli ktoś się reklamuje takim hasłem, to czego ja oczekuję? Umieram z ciekawości. Przed lokalem winna stać starsza, ale zażywna pani w podomce i już z daleka krzyczeć: Stefek, na obiad! Krzyk winien być gromki i w trybie mocno nakazującym. Wtedy ja przyspieszam kroku, na co ona spogląda gniewnie na zegarek, po czym zarzuca ścierkę na lewe ramię a ja już drżę, czy nie dostanę nią po łbie. Wchodzę szybko do środka, mrucząc pod nosem słowa przeprosin, siadam przy stoliku, na którym już czeka na mnie zimny krupnik. Nie, nie rosół, bo ten jest tylko w niedzielę. I ja nawet nie pytam, dlaczego zimny, bo wiem, ale i tak słyszę. Zimny, bo się jaśnie pan po mieście szlajał, zamiast na obiad przyjść. Teraz to już wszystko musi być pod nos podstawione. Jem ten krupnik. Kasza twarda, ziemniaki mylą się z selerem, czego nienawidzę, choć jedno i drugie rozgotowane. Czasem jakieś mięsko z albo kawałek żołądka, czy serca, bo matka to do krupników zawsze dawała. Nie cierpię, krupniku, wtrącił Stadnicki. Ja też, ale jem. Komentuję, że wczoraj też był krupnik, a mama wie, że ja dwa dni z rzędu tego samego nie lubię. Dostaję reprymendę, że jak mi się nie podoba, to zawsze mogę jeść na mieście. A tu nie jest byle gar kuchnia, żeby jaśnie panu dogadzać. Ręce sobie urabia po łokcie, a mi się zachciewa rajskich frykasów. Potem drugie dostaje, to jest ziemniaki. Też już wystygłe i nie do końca ubite. Do tego mielony, obtoczony przed smażeniem tylko w mące, bo bułka jest do schabowych. Wszystko polane tłuszczem z patelni, a do tego surówka z kiszonej kapusty. Ta sama od trzech dni. Jest i kompot. Mocno rozwodniony, tylko lekko pachnący latem. Też już wczorajszy. Do owoców po raz kolejny dolano gorącej wody z czajnika. Smacznego. Słyszę warknięcie, ale podszyte jednak troską, że nie mam prawa odejść od stołu głodny. I jem. Mielony przypraw nie widział. Tłuszcz niby jest nośnikiem smaku, ale tutaj nosić nie ma czego. Więc jedynie dodaje sytości i po smaku starej patelni. A ona pyta... Co tam u ciebie? Bo kiepsko wyglądasz. Zmizerniałeś. Zdaje ci się. W pracy w porządku? Zmieniasz w końcu? Pyta dalej. Nie odpowiadam, bo jak powiem, że zostaję, to tylko westchnie, a jak że zmieniam, to powie. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Potem dodaje. Jak twój ojciec jesteś. Też tylko po mieście latać, za robotą nie patrzeć, do domu tylko jak do baru szybkiej obsługi. Zjadam wszystko i pytam cicho, czy mogę już iść. Idź, krzyczy, bo to w domu nie ma nic do roboty, a ja tylko chodzę i sprzątam, jak ta frania. Pod nos podaj, potem posprzątaj, upiesz. I co? pyta Stachu, śmiejąc się z opowieści przyjaciela. I tak, marudząc, idzie w swoją stronę, a ja wystawiam pięć gwiazdek. Było jak u mamy. Tak mi się marzy czasem. Poszedłbyś tam jeszcze raz? Tylko gdyby mi było w życiu źle. Wtedy wraca się do mamy, co nie? Wraca się w miejsca znajome, w których czujemy się bezpiecznie. Ty jednak zrobiłeś na odwrót? Nie, Stefciu, dokładnie tak samo. Wróciłem w miejsce, gdzie nikt mnie nie zna, i jestem ponownie normalnym człowiekiem, zwykłym sąsiadem, od panem Staszkiem. Tylko tu może tak być. A że to inne położenie geograficzne. Tam dom twój, gdzie serce twoje. Aś mnie nostalgicznie nastroił. Niech cię dunder świśnie. Jadę. Stefan Ragany wstał z leżaka, dopił wodę i ruszył w stronę bramy. 4. Gdy słońce spadło wreszcie z nieba i utonęło w ciemniejącym lesie, furtkę otworzył Waldemar Jaroszek, policjant i chyba jego jedyny przyjaciel w pomrukach na co dzień mieszkający po sąsiedzku. Jak zawsze miał ze za sobą szmacianą torbę, w której niósł litrową butelkę wódki. Dzieliła ich spora różnica wieku, bo Jaroszka doganiała czterdziestka, jednak za posiwiałymi skroniami siedział umysł dużo starszego mężczyzny. Cóż, policjant zazwyczaj widzi w ciągu kilku lat więcej rzeczy, które mogą go postarzyć, niż statystyczny człowiek przez całe życie. Jeśli dodać do tego niezbyt miłą atmosferę w domu... To przepis na przedwcześnie postarzałego człowieka gotowy. Plan na najbliższe godziny był dość prosty. Zaraz zasiądą w salonie i wrzucą w stary magnetowit szarp którąś z kaset wideo z przebogatej kolekcji Stadnickiego. Poprzedni właściciel domu prowadził kiedyś wypożyczalnie kaset wideo w Ustrzykach i gdy bezlitosny postęp skazał jego biznes na wymarcie, przeniósł wszystkie kasety na strych. Obecnie co tydzień wybierali z Waldkiem jeden z filmów i pili wódkę, dyskutując o świecie przy akompaniamencie wystrzałów i bijatyk serwowanych im przez Chucka Norisa, Sylwestra Stallone czy Arnolda Schwarzenegera. Dziś Stadnicki postanowił zaserwować nieśmiertelny klasyk o bokserze osiągającym sukces ciężką pracą i determinacją czyli roki. Cześć! rzucił Waldek. Jak minął dzień? Spokojnie odpowiedział Stadnicki, ściskając wyciągniętą na powitanie rękę. Głównie w oczekiwaniu na twoją wizytę. Nawet taka duperela potrafi tu być atrakcją, co nie? Nawet taka, zgodził się Stachu. Weszli do salonu. Waldek zajął się uruchamianiem sprzętu, a gospodarz postawił na stole talerz z kiełbasą, słoik kiszonych ogórków i chleb. Gdy zasiedli do skromnej biesiady, magnetowit po serii stuknięć, kliknięć i trzasków uruchomił kasetę. Policjant wyjął z teczki zapieczętowaną ukraińską banderolą litrową butelkę Nemirowa o posmaku gruszki ich ulubionej wódki. Kupiona czy zarekwirowana? Czy to ważne? odpowiedział pytaniem Waldek. Nieważne. Policjant odkręcił korek i napełnił kieliszki. Spojrzał na gospodarza i uśmiechnął się szeroko. Dzisiaj mija dwa lata, odkąd się do nas sprowadziłeś, oznajmił. Dwa lata. A zleciało, co? No, zleciało, potwierdził Stadnicki. Lepiej ci? Nie. Czas leczy rany, tak mówią. Waldek napełnił ponownie kieliszki. Gówno wiedzą. Policjant spojrzał na znajdujący się w salonie kominek. Stało na nim duże zdjęcie córki Statnickiego. Czarno-białe. Dziewczyna uśmiechała się z lekko przekrzywioną głową. Tajemniczo, zagadkowo, niedosłownie. Ponownie napełnił kieliszki. Dwa lata temu przyszedłem do ciebie jako obcy do obcego, pamiętasz? Waldek, mam 62 lata i dziurę w duszy, nie w pamięci. Podobała mi się ta nasza rozmowa. Męska, twarda, bez kłamstw i niedomówień. Stadnicki patrzył na swojego przyjaciela i zastanawiał się, do czego ten zmierza. Chcą mu zrobić przyjęcie niespodziankę? Czy może jednak chodzi o dziewczynę z głową przykrytą zimną wodą strumienia? Dwa lata temu Waldemar Jaroszek, podobnie jak dziś, otworzył furtkę i wszedł na podwórko. Wyjął z tej samej torby pół litrówkę wódki i przedstawił, jak się sprawy mają. Miały się mianowicie tak, że sprawdził nowego mieszkańca wsi i wiedział o nim dużo, a wiedzieć dużo o Stadnickim nie było łatwo. Tak zdobył uznanie Staszka. Wyraził nadzieję, że będzie tu spokój i porządek, w cichym i niespiesznym życiu mieszkańców nic się nie zmieni i nie zaczną się tu zjawiać podejrzane osoby. Na koniec złożył kondolencje z powodu śmierci córki. Stadnicki odpowiedział mu szczerze, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Bo ten dom to jego grobowiec, w którym chce spokojnie doczekać końca swych dni. Deklarował, że nastąpi to pewnie dość szybko, a w razie problemów niech szanowny pan policjant dzwoni pod wskazany na wręczonej mu wizytówce numer, a odpowiednia osoba zajmie się wszystkimi formalnościami. Z poczuciem doskonałego zrozumienia i ustalenia niepisanego porządku rzeczy rozeszli się, by zacząć spotykać się co tydzień. Obydwaj potrzebowali kogoś, z kim będą mogli pogadać. Stadnicki o śmierci córki, a Jaroszek o zdradzającej go żonie. Przez dwa lata porządek ten nie został zachwiany. Córka Stadnickiego nadal nie żyła, a żona Jaroszka ciągle się puszczała. Dwa lata, a ja ciągle nie strzeliłem sobie w łeb, powiedział Stadnicki, wznosząc kieliszek do toastu. I jesteś grzeczny dodał policjant, zderzając z cichym brzękiem kieliszki. Wieszczady uspokajają. Patrzyli przez chwilę w ciszy na ekran telewizora. Roki Balboa próbował właśnie ogarnąć swoje życie, i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że powinien zostać zawodowym bokserem. Znaleziono dzisiaj w lesie dziewczynę, powiedział niespodziewanie Waldek, uzupełniając kieliszki. Zamordowaną. Stadnicki nie komentował. Trup nie wzbudził w nim żadnych emocji. Zbyt wiele widział ich w życiu. Sam przyczynił się do kilkunastu zgonów. Jedynie ucieszył się lekko w duchu, że dziewczyny nie zjedzą jakieś lisy czy wilki. Cholera wie, co tam w bieszczackich lasach żywi się padliną. Zgwałconą? To pytanie jakoś samo mu się wyrwało. Chyba nie, przynajmniej tak wyglądało po wstępnych oględzinach. I nie zajmujesz się sprawą? Za wysokie progi. Zabrali ci z ustrzyk. Siedzą i dłubią na miejscu zbrodni. Nie często się to zdarza w tej okolicy? Nie często, potwierdził policjant. Za mojej kadencji taki trup w lesie to pierwszy raz. W czasach mafii bywało częściej, ale to niżej. Nikt nie właził tak wysoko, żeby kogoś odstrzelić. Stadnicki dobrze o tym wiedział. Wieś miała w swojej historii tylko dwójkę samobójców. Zresztą z jednego domu. Najpierw powiesił się syn, a rok później ojciec. Dom szybko zyskał miano przeklętego i nawiedzonego, chociaż kilka lat temu ktoś go kupił i w końcu wziął się do remontu. No i był jeszcze Grześ, wiesztyca, który podobno zamordował w lesie swoją narzeczoną. Miejscowa? Zapytał policjanta. Nie, obca. Dziwne. Ano, właśnie. Kto i po co mógł zabić turystkę z dala od szlaku? Jak na moje dwa lata mieszkania tutaj, to raczej nikt z miejscowych, powiedział spokojnie Stadnicki. Czasem najciemniej pod latarnią. E, tam. Miejscowy. Każdy tutaj, a nawet już i ja, potrafiłby tak ukryć ciało, że i kilka lat nikt by nie znalazł. Świeży trup? Bardzo. Sam widzisz, a gdzie dokładnie znaleziona? Wysoko nad królówką, daleko od drogi. Zgadzało się. Zadał to pytanie tylko po to, aby nie wygadać się po kilku kieliszkach, że zna lokalizację ciała. Szkoda dziewczyny, powiedział głośno i rzucił okiem na zdjęcie swojej córki. Szkoda. Przepraszam cię, Stachu, może niepotrzebnie o tym mówię. Nic się nie stało. Mi to ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Rano będzie autopsja, to dowiemy się więcej. Rozpytanie też mi zabrali. Boją się pewnie, że ja miejscowy i będę krył ludzi. Spodziewaj się wizyty jakiegoś śledczego, bez wątpienia młodego i z ambicjami. Najpewniej Nowackiego. Wiedzą? zapytał Stadnicki polewając. O tobie? Poza wsią nikt. Po co komu to wiedzieć? Stadnicki skinął głową z zadowoleniem ale i ulgą. Sam fakt, że ten wsiowy policjant tak łatwo go rozpracował, na początku mu się nie podobał, ale potem jakoś łatwiej się z tym żyło, nie musiał się przy nim krępować ani specjalnie pilnować. Pewnie zrobił to jej chłopak albo mąż, stwierdził Statnicki. Może była w ciąży, a on nie chciał dziecka, może się pokłócili. Kto wie? Najczęściej zabijają bliscy, tak mówią. Znowu milczeli kilka dobrych minut, obserwując szaleńczo trenującego boksera. Butelka została opróżniona do połowy. A ta moja znowu dupę daje. Ciszę przerwał Waldek. Z kim teraz? Z takim murarzem. Ty to chyba lubisz, co? Być rogaczem? Zapytał policjant. Lubisz mieć świadomość, że wiesz, a ona nie ma o tym bladego pojęcia. Powinieneś znaleźć sobie jakąś kobitkę na boku, choćby tę panią weterynarz. Babeczka jak malowana, a jaki charakterek? Daj spokój. Wiesz, jak to mówią: przy swojej ledwo stoi, przy obcy kurwie mało jaj nie urwie. Ona raczej rzuca okiem w Twoją stronę. Wszyscy we wsi o tym mówią, odciął mu się Waldek. A tak w ogóle, to skąd Ty bierzesz te mądrości? Pozostałość po przebogatym życiu, tym poprzednim. Jak to było, co? zapytał Jaroszek. Nieczęsto pytało o przeszłość. Jakkolwiek było, to nie było warto, odpowiedział stadnicki. Siedzieli przez chwilę w ciszy, skupiając się na akcji filmu. Pierwszy odezwał się Jaroszek. Rocznicę ślubu mieliśmy ostatnio. Dwudziestą. I jak uczciliście? Minutą ciszy, Waldek się zaśmiał. Ja już jej powiedziałem, że kobieta z honorem to powinna po siedmiu latach sama odejść. Kochasz ją, stwierdził Stadnicki. Po tylu latach trudno odróżnić miłość od sam nie wiem, od czego. Po prostu jesteśmy. Może to dlatego, że tak dobrze gotuje, a ja lubię zjeść. Wiesz, ona złemków jest, i te wszystkie maliki, chudle, bochary, jak robi. O słodki Jezusie, przepis ma taki. Od babki jeszcze na baraninę z cegły, człowieku. Z cegły? Tak się tutaj mówi. Puszka to ceglana brytwanka, w niej potrawa dla kochanka. Ma robić w niedzielę, przyniosę ci. Obserwując zmagania Sylwestra z talon, dopili butelkę do końca i pożegnali się zwyczajowym. To widzimy się za tydzień. Waldemar Jaroszek wstał. Poprawił kaburę ze służbowym pistoletem i jak zwykle zbył machnięciem ręki kpiący uśmiech Za Zabobony! skwitował gospodarz poczynania policjanta. Podobno gangsterzy są bardzo przesądni! odciął mu się Waldek. Tak, ci z Sycylii. Ale żeby stary chłop po rodzinnej wsi bał się w nocy chodzić? Nie lekceważ zła! rzucił sucho policjant i wkroczył w ciemną bieszczadzką noc trzymając niczym stary kowboj dłoń na kaburze krok za krokiem pochłaniała go granatowa ciemność jednak z mroku nie wyskoczył z dzikim rykiem bies ani inne dziecko nocy stadnicki zastanawiał się czy kiedyś zapyta policjanta o prawdziwą przyczynę jego zachowania czy naprawdę bał się biesa i dlatego unikał chodzenia po nocy a jak już musiał to z ręką na pistolecie czy też chodziło o coś innego może o człowieka z lasu o którym raz czy dwa wypsnęło się któremuś z miejscowych. Dwa lata temu podczas jednej z pierwszych nocy słyszał ciężkie kroki za oknem. Niespieszne człapanie, jakby tajemniczy gość zdawał sobie sprawę, że ofiara i tak nie ucieknie, po co tracić siły. Stadnicki trzymał akurat pistolet przyłożony do głowy, mając nadzieję, że uda mu się wreszcie to wszystko skończyć. I przez chwilę myślał, czy nie wyjść i nie stanąć oko w oko z tym kimś, lub czymś. Jednak, otępiały z rozpaczy, nic nie zrobił. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie, ale on nigdy nie wyszedł. Czekał na te wizyty. Oczami wyobraźni widział cielsko potwora sunące w ciemności koło jego domu, wsparte na potężnych łapach, zaopatrzonych w szpony, śmierdzące śmiercią. Rozszerzone nozdrza wciągające powietrze, szukające żeru. Może to sam bies, diabeł przyszedł po jego duszę? Ucisz się, duszo moja, albo cię uciszy kula. Przykładał pistolet do podbródka i go odkładał po chwili na miejsce. Stanisław Stadnicki posprzątał ze stołu, posłuszny poleceniu naklejonemu na pudełku filmu przewinął kasetę do początku, starannie ją zamknął i odłożył na półkę. Wziął szybki prysznic, poczłapał do sypialni i położył się w szorstkiej pościeli. Potem wziął z szafki pistolet. Podobno przed śmiercią całe życie przelatuje człowiekowi przed oczami, ale Stadnickiemu zawsze, gdy kładł palec na spuście, wyświetlały się wspomnienia związane z basią, jak ponure filmy, na które nikt nie chce iść do kina, zostawiające widza z gorzką refleksją świata i czasu, który przeminął. Pasia miała pięć lat i wybrali się do ogródka na zbierać truskawek. Oczywiście ani on, ani jego żona nie bawili się w działkowców, mieli od tego zatrudnionego człowieka, ale poranne zbieranie owoców było dla córki wielką frajdą. Miała wiklinowy koszyczek wyłożony materiałem w biało-czerwoną kratkę i niosła go z dumą, a dzielny tata miał za zadanie wypatrywać groźnego wilka, który mógł przecież pojawić się z nienacka, aby połknąć małą dziewczynkę. Stadnicki zakładał zielony kapelusik. Na ramieniu zawieszał zabytkowy siedemnastowieczny wieczny arkebus, na co dzień zdobiący jego gabinet i dumnie człapał wśród grządek, wypatrując zagrożenia ze strony dzikich bestii. Tato, widzisz wilki? Pytała Basia, na co on przykładał broń do ramienia i bacznie patrolował teren. Ten moment dziewczynka wykorzystywała na wepchnięcie truskawki do buzi, tak aby tego nie widział, po czym głośno się śmiała z udanego podstępu. Nie ma wilków, raportował Stadnicki. A jednorożce. Też nie ma. Oczywiście do jednorożców nie wolno strzelać, ale o tym każdy tata dobrze wie. Szkoda. Pewnie, że szkoda. Sam chciałbym zobaczyć jednorożca, jeszcze nigdy żadnego nie widziałem. Są piękne. Zawołała z entuzjazmem Basia tonem kogoś, kto spotkał w swoim życiu całe tabuny legendarnych zwierząt. Na pewno. Tato, a można jeść truskawki przez wszystkie dni? Oczywiście, kochanie. I jak jest śnieg? Też można. To ja tak. Zbiorę do koszyka i będę jeść po jednej w dzień, aż do śniegu. Popsują się. Umrą? Po prostu zaczną gnić, być miękkie, śmierdzieć i się popsują. Musimy je dziś zamrozić. Wtedy w zimie je wyjmiemy z lodówki i będą smaczne. A czy umartych można zamrozić i żeby potem byli dobrzy? Stadnicki spojrzał na nią, po czym zaśmiał się cicho. Dopiero dziś znalazł odpowiedź na to pytanie. Tak, zmarłych można zamrozić i przywrócić do życia, ale tylko w swojej głowie. Po raz kolejny nie strzelił sobie w łeb. Usnął jako tchórz. Żywy, ale tchórz. Dzień drugi. Czwartek, 3 czerwca 2021 roku. 1. Poranek przywitał go słońcem i delikatnym bólem głowy, takim do rozchodzenia. Spojrzał na pistolet, wziął go do ręki. Miły ciężar dawał poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego wyboru dnia, który będzie tym ostatnim. Kolejne wspomnienie z córką wskoczyło mu przed oczy, jak kolorowa reklama w przerwie horroru, wybijająca z rytmu i atmosfery filmu. Jechali samochodem przez zalane słońcem miasto. Basia siedziała z tyłu w swoim foteliku i, jako dumna sześciolatka, komentowała przesuwający się za oknem świat. Kierowcy, którzy według Stadnickiego byli w zdecydowanej większości przypadków dewilami, zasługującymi nawet na pozwolenie poruszania się pieszo pochodnikach, a co dopiero samochodami po drogach publicznych, wyjątkowo go dziś irytowali. Co chwila jakiś gnój w BMW skręcał bez wrzuconego kierunku, bo oczywiście marka samochodu zobowiązywała. Blondynki jechały położone na kierownicy, wypatrując zagrożenia jak Sapermin sprawiając wrażenie, że z każdym pokonanym metrem walczą o życie stare dziady sunęły niczym Władysław Jagieło, wracający ze zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem środkiem i bez poszanowania reszty uczestników ruchu drogowego stadnicki przeklinał sam siebie bo mógł przecież oddelegować Darka do odwiezienia Basi do babci ale jak zwykle dał się namówić swojej córeczce na podróż tylko we dwoje co ona uwielbiała Wyprawa była ciężka, bo starał się przy niej nie przeklinać, a dziś było to niemal niemożliwe. Wiedział, że Darkowi dużo szybciej puszczają za kółkiem nerwy, więc młoda nasłucha się podczas codziennych wyjazdów i powrotów z przedszkola od jego ochroniarza. Tatuś? zagaiła Basia. Tak, córeczko, odpowiedział nieco zbyt mocnym głosem, bo właśnie wyjechali z terenu zabudowanego. A sędziwy kierowca Toyoty Jaris nie zmienił prędkości ze statecznych 50 km na godzinę. Nie dało się go wyprzedzić, bo z przeciwka ciągnął się sznur samochodów. Jedzie Toyota, a w środku idiota rzucił pod nosem. Ale ten pan wolno jedzie, co nie? Tak, córeczko, bardzo powoli. I co byś powiedział w takiej sytuacji? Powiedziałbym, że pewnie mu się nie spieszy. Rzucił przez zaciśnięte zęby. A ja to bym powiedziała: kurwa mać, oznajmiła bardzo poważnym tonem bez cienia uśmiechu. Nie zezłościł się na nią, wręcz przeciwnie. Musiał tłumić śmiech, żeby nie zachęcić jej do częstszego używania przekleństw. Zdawał sobie doskonale sprawy z tego, że są w życiu momenty, które można skomentować tylko prostym kurwa mać. Kurwa mać powiedział zabezpieczając pistolet i odkładając go na półkę obok łóżka Wstał i wyszedł przed dom Było rześko ale słońce już miło paliło w policzki Dziś nie będzie tradycyjnego spaceru Nie chciał zmieniać trasy a nie mógł iść jak zawsze Jeśli jeszcze ktoś pracował przy strumieniu mógł zacząć zadawać pytania Jego wczorajsza obecność na miejscu zbrodni nie była istotna nie wnosiła nic do sprawy, a niewygodne pytania, wiązanie faktów mogło tylko napytać kłopotów. Jak co czwartek ruszył do Moniki Kani, wesołej i energicznej pani weterynarz, która trzymała pieczę nad lokalną fauną. Okoliczni mieszkańcy przypisywali jej wręcz magiczne zdolności. Szeptano po kątach, że ma moc odziedziczoną po babce, która była zielarką i zamawiaczką. Monika przez pierwsze lata pracy protestowała, pukała się w głowę, ale ostatecznie już machnęła na te czarodziejskie pomówienia ręką i po prostu robiła swoje. Miała cholernie wredne poczucie humoru i nieraz wykorzystywała krążącą o niej famę do nabijania się z ludzi. Wspominała, że zbiera zioła w nocy na cmentarzu, ubolewała nad zaprzestaniem egzekucji przez powieszenie, bo spod wisielca to najlepsza mandragora, a i lina szubienicza działa cuda. Wszystko publicznie i najczęściej podczas zakupów w sklepie uczarta. Kabinet miała w budynku gospodarczym obok piętrowego domu. Przez szerokie drzwi wchodziło się do czystego, wyłożonego białymi kapelkami kompleksu kilku pomieszczeń. Próżno tu było szukać eleganckiej rejestracji, plakatów z reklamą karmy dla psów czy obroże na pchły i kleszcze. Malutki pokoik z kilkoma wytartymi przez tysiące pośladków krzesłami. Stolik z gazetą, którą przynosił tu właśnie w czwartki Stadnicki. Dziś jedno z krzeseł okupował zdzichu diduch, mieszkaniec pomruków. Dziwiła go na początku ta maniera mieszkańców, którzy używali takiej formy nazwy swojej miejscowości zamiast poprawnej, pomruk. Jednak to chyba była część tożsamości, po tym rozpoznawali kto tutejszy, a kto obcy. Zdzichu siedział skulony na krześle mnąc w rękach filcowy beret, jakby oczekiwał co najmniej na audiencję u swojego feudała. Pies, rzucił na widok wchodzącego Stadnickiego. Padł i chyba zdechł. Stanisław zmarszczył nos, we wszechobecną woń różnych środków medycznych wdzierał się mydły smród przepoconego i niemytego ciała. Zdzichu miał na sobie zestaw odzieżowy, który pamiętał już chyba kilka zmian prezydentów, choć ewidentnie żadna z nich nie wiązała się z praniem. Czy to lipcowy upał, czy też grudniowy mróz, to szara koszula flanelowa, drelichowe spodnie i filcowa czapka stanowiły wręcz jego drugą skórę. — Co robi? — zapytał go Stachu. — Czaruję — odpowiedział z lekkim przestrachem z dzichu. Aha. Podszedł bliżej i zza drzwi dało się usłyszeć rytmiczne zawodzenie. To jakiś czas wzbogacone o mocniejsze uderzenie bębna. Nacisnął klamkę. Monika dała mu przyzwolenie na wchodzenie do jej domu o każdej porze dnia i nocy. Może lepiej nie włazić? Diduch drgnął niespokojnie. Mam amulet, odpowiedział Stachu, wyjmując spod koszulki zawieszony na srebrnym łańcuszku krzemień pasiasty. Był to prezent od córki, przywieziony ze szkolnej wycieczki do Sandomierza, Żółwi kamień. A, no tak! Zdichu pokiwał głową. Stachu wszedł do małego pomieszczenia będącego niczym śluza przed głównym gabinetem zabiegowym. Dźwięki melodyjnego zawodzenia narastały. Bębny były coraz mocniejsze. Otworzył przesuwne drzwi do gabinetu. Monika spojrzała na niego z uśmiechem. kiwnęła powitalnie głową. Nie wiła się po pomieszczeniu niczym leśna boginka. Nie czarowała, nigdzie nie było także widać bębna, muzyka dobiegała z ustawionego na półce głośnika. Monika pilnowała prawidłowej pracy kroplówki wpiętej do psa należącego do zdzicha, olbrzymiego owczarka podhalańskiego, bardzo wychudzonego z brudnym i skołtunionym futrem. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.